zanim obejrzycie ten odcinek. Zapraszamy Was na nasze najbliższe koncerty. Będzie super, do zobaczenia. Katowice, 5 kwietnia. Warszawa, 8 kwietnia. Poznań, 19 kwietnia. Białystok, 23 kwietnia. Gdynia, 28 kwietnia. Wrocław, 30 kwietnia. W prawym narożniku słodka jak pączuś blond włosa Natka, która może okazać się wbrew pozorom gorzkim przeciwnikiem. W lewym narożniku czarna bestia Julka, dla której góra słodkości może okazać się wyzwaniem. Jednak jej asem w rękawie jest upór. Kto wygra? Słodkość czy upór? Niech rozstrzygną to pączki. Cześć! Witamy Was w tłusty czwartek, a jak tłusty czwartek, to pączki! Robimy challenge, znaczy się dziewczyny robią challenge, ja jestem sędzią. Są tutaj pączki, jest góra pączków i jak wygląda ten challenge, zaraz Wam powiemy, ale najpierw... Zasubskrybujcie kanał i dajcie like, bo naprawdę się poświęcamy. Ja też już nie mogę nic mówić. Dobra. Możemy też powiedzieć o tym, ile mniej więcej potrafimy naraz jeść pączków. Ja max 2 ogólnie jem. Ja generalnie w ogóle nie lubię pączków. Nie jem pączków. I w tłusty czwartek. Ale nie no, w tłusty czwartek oczywiście zjem, ale jedyne pączki, które w ogóle jem w swoim życiu, są domowo robione albo przez moją prababcię, albo przez moją mamę. I nigdy... No dobra, wiadomo, kiedyś pewnie zjadłam takiego sklepowego pączka, ale sama nie kupiłam. Nie kupiłabym sobie w ogóle w sklepie pączka. Jak nawet chcę kupić jakąś drożdżówkę, to jednak drożdżówkę typu jagodziankę, ale dlatego nie dzisiejszy odcinek to jest dla nas wielkie poświęcenie i będziemy po prostu sprawdzać, która zje więcej pączków. Ja jestem sędzią, bo ja mam dietę, także dziewczyny, dzisiaj ja challenge'uję, czy wy challenge'ujecie dziewczyny, ale ja jestem sędzią, ja kibicuję i dopinguję i liczę pączki. Życzę powodzenia. Dobra, jemy. 3, 2, 1! Nie! Ukradłam papier. Okej. Okay. No już, no dobra. Aha. Czy w zasadach może być na przykład wypicie szklanki wody? Czy musimy podrząsić? Musimy jeść i nic więcej. O, to może być nagroda. Szklanka wody. Atrakcyjne. No, myślę, że po drugim pączku będę już o to błagać. W ogóle już po jednym jestem najedzona. I zasłodzona. Nie wiem, co powiedzieć w sumie. Patrzę się na te pączki i tak myślę. Masz ochotę, patrząc się na nie? Tak, strasznie mam. Mógłbym się zamienić, nie musiałam brać, nie musiałam. Ja lubię pączki. W sumie nie wiem, czy donaty, czy pączki wolę, ale lubię. I to, i to. W ogóle nie wiem, czy ty zauważył, że specjalnie ubrałyśmy koszulki w donaty. Jest. Ale wyjmuję lukier. 2! A ja teraz zjem sobie ten. To 2 jest. Tu... 1. Mhm. Nie no, u mnie też jest 1. Drugiego to dopiero chwyciłam. Wiem, ale że drugi... drugi w drodze, drugi z kolei. Drugi w drodze. Drodzy, do... Uwaga, teraz będę cała brudna oczywiście, zawsze tak jest z tymi. No, no. Musisz się zbliżać. Minus 0,25. A to nie wiem, wiecie, ile to jest dżemu? Boże, na mnie nie umy. Ale naprawdę w tym momencie marzę o wodzie. Marzę. No nie. Kap. Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się już dłużej nie mam siły. Bajm! Ja już się przyłyka w ogóle ten szkoda. Dwa! Zjesz kolejnego?
No i się męczę z dymi. A zjesz? Dobra. Jem. Naprawdę wyzwał go? Dwa i jeden gryz. Dwa i jeden gryz. A to co to jest? Przepraszam bardzo. No ej, no co to jest? To jest nie fair. No ej, no ale u ciebie jest cała marmolada. Jaka cała? On nie, nie jest dalej, bo ja nie zjadłam tego. No ale ja jem, muszę. Dobra, muszę to zrobić. Skup się, skup się. Ej, zobaczcie, ja się da zmniejszyć trochę. Ej, wiesz co? Kombinatorka. Słuchajcie, to jest bardzo ostra rywalizacja. Dziewczyny do łeb w łeb. Atmosfera się zagęszcza. Atmosfera się zagęszcza. Mów dalej. W brzuszkach. No ale słuchajcie, ale liczymy ostatnie jako gryzy po prostu? No tak, no bez, bez. Czyli jak ktoś zje po prostu o jeden gryz więcej, to wygrywa. No. O nie! O nie, w ogóle myślałam, że już kończę tego trzeciego, a sobie po prostu odłożyłam. No. Ale ja póki co mam więcej niż tak. Tak, Natka wygrywa póki co. Ale co? Pamiętaj, o jeden gryz więcej. Jak zjemy tego, to zobaczymy, kto zje kolejny gryz. Dobra, czekajcie, się nie mogę śmiać, bo to nie pomaga. No jesz to, czy nie? No jem! Bo jeżeli ty to zjesz, to zjem jeszcze jednego gryza. Nie! Już miałam. No i wygramy z kolejnego. Poduszka! Oddzielam was! Dobra. Nie, musimy to widzieć, bo mnie nic no, nie zmotywuje. Nic mi zmotywuje. No dobra. Ja mówię, ja biorę kolejny gryza. Innego mnie nie zmotywuje niż Natka biorąca no dobra. Kolejny gryz. Biorę. Dobra, uwaga, Jula, patrz na to. Dobra. Dobra, zrobię to. Gdzie ja to? Dasz radę? She did it! Kto wygra? Kto wygra? Nie rób tego! Nie rób! No jestem nie uparta. Ale ja też! Maksa. Ja też zobaczysz z tym jeszcze to. O nie! Dawaj. Ja nie wierzę, co to się dzieje. Słuchajcie, nie wierzę. Emocje sięgają zenitu, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. To jest już czwarty pączek od strony Julki, od strony Natki. Kto wygra? Kto wygra? Który gryz będzie tym decydującym? Każda z nas ma trzy pączki i jeden gryz. Uwaga. Dobra, ja to zrobię. Dobrze? Tak, ja to zrobię, ja wygram to. Mówię wam. Wzięła? Wzięłam. Wzięła. Trzy pączki, dwa gryzy. Wzięła. Weźmiesz? No nie rób tego! Ja biorę kolejnego. Tego nie przedłużam. Poddasz się? Nie. Poddaj się. Nie. Poddaj się! Widzę, że ty albo oczekujesz na remis, albo na albo że ty się poddasz. Po prostu. A to nie ma tak, że się ktoś podda. Bo ja znam was i a żadna z was się nie podda. Będziecie brnąć do końca. Wiemy wszystkie. Tak, zjebacie wszystkie. Zjecie to? Tak. Idziecie łeb. Trzy pączki i cztery gryzy. Piąty.
No naprawdę myślałam, że wy zjecie tam dwa max, a to kurczę, trzy i czwarty w drodze. Ja to robię, robię to. A kto wpadł na ten challenge w ogóle? Nie. No. Na. Of course. Okej, okay, biorę kolejnego. Gryzę. No to jak ty wpadłeś, to musisz wygrać. Też bierzesz? Tak. Ty też bierzesz tą metodę. Ha! No już ja jestem na prowadzeniu. No! No! Nie wiem, co chcesz, bo już teraz wróżka. No głupi. Okej. Okay. A ile jest? No jest 4-4. No. Czy się prawie 4. 3 pączki, 5 gryzów każda wzięła. Tak. 5 gryzów. No, która się podda pierwsza? Naprawdę nie wiem. Bierzesz kolejnego? Mhm. Nie! Yes, I am! Pragnę tylko zaznaczyć, wcale tutaj nie próbuję cię przekonać, ale ty wymyśliłaś ten challenge. Trochę by było dziwne, jakby osoba, która wymyśliła challenge, nie wygrała. Nie podpuszczam cię wcale. Dobra, czyli masz 3 pączki, 6 gryzów, tak? Mhm. 3 pączki, 6 gryzów, też biorę. Ja się nie poddam, nie poddam się. Dawaj, dawaj i się nie poddawaj. Nie róbcie tego w domu. Bierzesz kolejny? Mhm. Dobra, to teraz jedźmy dalej, czyli tak. 7 gryz jestem. 7? Właśnie go jem. Ale jestem teraz, to jest 8. Zerwać dziewiąty? Nie. No ja pasuję. Ja już więcej nie zjem. Naprawdę? Nie. Nie! Nie. Pasuję, wygrałaś. Naprawdę? Naprawdę? Wygrała? Dziewiąty gryz. Tak. Uwaga! Zwycięzcą jest... Julia! Nagrodą jest to, że przynoszę ci wodę. Ojej, dziękuję! No nie, to by nie, sama sobie nie. Najlepsza nagroda, na jaką w ogóle mogłam, o jakiej mogłam marzyć. No. Dziękuję bardzo, wygrałaś, naprawdę zasłużone. Ja już bym więcej nie wcisnęła, naprawdę, byłam już na skraju wytrzymałości. Mhm. Także, słuchajcie... Mnie nic tak nie motywuje, jak moja zawziętość i upór. Dziękujemy za oglądanie tego filmiku, jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej, mam nadzieję, że nie takich, ale więcej filmików. I to co, jemy kolejnego? Tak, pewnie, spoko. Dobra, spoko. No, okay, no to do zobaczenia. Cześć! Zapraszamy do zasubskrybowania tego kanału, polubienia filmu. A jeżeli szukacie naszych koszulek, bluz lub gadżetów M3, to koniecznie odwiedźcie nasz sklep internetowy, a link w opisie. To twoje urodziny.